też napisałem, kierownik powiatowego ośrodka wsparcia środowiskowego domu samopomocy w Kamiennej Górze. Pani kierownik Ugrillowani. Na czym polega ta impreza? Kto w niej bierze udział? Są to już trzecie mistrzostwa w grillowaniu osób z niepełnosprawnością Ugrillowani. Przyjechało do nas 9 zespołów, tak naprawdę z 5 powiatów. Mamy wszystkie to są placówki pracujące na co dzień z osobami z niepełnosprawnością. I to jest tak naprawdę taki masterchef osób niepełnosprawnych. Mamy gotową spiżarnię, gdzie są dostępne produkty. Wcześniej każda drużyna losowała składnik główny. Było to zazwyczaj mięso, piec, kurczaka czy jakaś karkówka. Spiżarnia jest otwarta, mają 2 godziny na ugrillowanie. Dodatkowo punktowane jest przebranie się i dekoracja stołu. Co jest oceniane? Może tak? Ocenianych jest 5 elementów. Jest to smak potrawy, dekoracja, prezentacja, przebranie uczestników. Jest 5 kategorii. Będzie później jury, które będzie to oceniało. Degustując? Degustując. Oczywiście, to jest najprzyjemniejsza część tej imprezy. Kto będzie w jury? Na chwilę obecną wiemy, że będzie to jeden rodzic, będzie ktoś ze straży pożarnej, bo nas wspierają. Będzie prezes Koła Łowieckiego Przepiórka, który nas też sponsoruje tą imprezę. I na pewno pan starosta i pani starosta. Gdyby pani miała opisać, co tutaj się dzieje, to co? Bo ja widzę, że są gry zręczności, są zajęcia terapeutyczne. Proszę dokładnie. Przede wszystkim kulinarna część to są drużyny, które konkurują ze sobą. Mamy zajęcia z dogoterapii, mamy pracownie karkonoskie, które organizują zajęcia z arteterapii, tam tworzą różne prace plastyczne. Tu mamy gry zręcznościowe, także dzieje się w każdym punkcie coś. Jaki jest cel tej imprezy? Celem zawsze jest dobra zabawa, przede wszystkim dla tych osób. Integracja standardowo, ale tak naprawdę osoby, zresztą będziecie mieli Państwo okazję zobaczyć, są świetnymi kucharzami. Oni mają w wielu dziedzinach, są fantastyczni. Wróciliśmy z żagli tydzień temu, żeglowaliśmy. Dzisiaj naprawdę kulinarnie są dużo bardziej sprawni od osób sprawnych. Jakieś ciekawe, wymyślne te dania? Bo to nie jest pierwsza impreza. Chciałem zapytać o te poprzednie. Zawsze to jest. Jest to gruszka grillowana z serem. Jest to pierś nadziewana pieczarkami. Cuda, naprawdę cuda. Mają pomysły, mają umiejętności i potrafią to zrobić.